W niedzielę 11 września rowerzyści wyruszą sprzed Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. W wyprawie Co za jazda może wziąć udział każdy, kto chce spędzić czas aktywnie i w wyjątkowym towarzystwie miłośników jednośladów. Zbiórka o godzinie 9.30. Start zaplanowany został na 10. W eskorcie policji oraz pogotowia peleton przejedzie przez ulicę Radomia, a następnie odwiedzi gminy Skaryszew, Kowala, Wierzbica, Iłża oraz Rzeczniów. Trasa przebiega w większości przez drogi asfaltowe. Trasa bardzo przyjemna, niezbyt intensywna, także każdy spokojnie powinien ją przejechać. Praktycznie 100% asfaltu, także bardzo delikatnie. Dystans jest jak to do Rzeczniowa, nie da się zrobić mniej niż 40 km, więc jest to 40 kilka kilometrów trasy, więc zachęcamy wszystkich, dowolne rowery, nie powinno być żadnych dużych trudności na trasie. Dzięki uprzejmości wójta gminy Wierzbicy Zdzisława Duliasa postój odbędzie się w miejscowości Pomorzany, na terenie miejscowej świetlicy, gdzie na uczestników czekać będzie pyszny poczęstunek przygotowany przez koło gospodyń wiejskich Pomorzanki. Meta natomiast została zaplanowana na terenie nowo otwartej inwestycji, skweru przy budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie. Tam ugości nas wójt gminy Karol Burek. Rowerzyści mogą liczyć na grillowane kiełbaski i bigos przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich. Jak zawsze będą też konkursy z nagrodami. Ponieważ to ostatnia w tym sezonie Co za jazda, organizatorzy dla wytrwałych uczestników wypraw przygotowali pamiątkowe medale. Nagrody główne są dwie. To rowery. Mogą je zdobyć te osoby, które były obecne na wszystkich 6 wycieczkach Co za jazda. Uczestników wyprawy wójt zaprasza na stadion na Festiwal Smaków. Koła gospodyń wiejskich z powiatu lipskiego i z woleńskiego będą rywalizowały w ogólnopolskim konkursie Bitwa Regionów. Zagrają kapele Bronka Machla i Zdzisława Kwapińskiego. O godzinie 19 wystąpi Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Po nim o 21 wystąpi zespół Daj to głośniej. Imprezę poprowadzą prezenterzy Radia Rekord Agnieszka Mleczko i Maciek Roteiro.